Cześć, witam na moim kanale. Dzisiaj z tego filmiku się bardzo cieszę, bo uwielbiam jeść słodycze. A dzisiaj przychodzę do Was z testem słodyczy z dzieciństwa moich rodziców. I nie mam ich tu wszystkich, bo wiadomo, że niektórych już nie ma. No to... przechodzimy do pierwszego słodycza. Pierwszą rzeczą będą cukierki. Nazywają się raczki. To takie cukierki fajne, takie biało-czerwone. No i teraz je przetestuję. Tak, się otwiera. Mam. Tak. Twarde są. No, takie trochę, no bardzo słodkie, to są takie karmelki. Będę oceniać od 1 do 10 i temu cukierkowi dałam 4. Kolejną rzeczą jest też taki cukierek, nazywa się kukułka. Teraz go dla Was przetestuję. Tu się otwiera. To już otwieram. To jest taka jakby landrynka, tyle że z nadzieniem w środku. I nie wiem jak to ocenić, bo to tak po prostu alkoholem smakuje. I ten cukierkowi dam 2. Następnym słodyczem jest śliwka w czekoladzie. Oj. No smakuje tak jakby taka bez czekolady suszona śliwka, ale no dobre. To temu cukierkowi, oj, dam mu 5. Kolejną rzeczą będą pudrowe cukierki. Pudrowe. Którego biorę? Może tego. No, dobry. Są bardzo dobre, bo mają taki kwasek. No, taki kwasek, po prostu są kwaśne. I tyle o nich powiem. Dam im może 6. Kolejną rzeczą będzie wafelek. O, taki z czekoladą. Elitese. Dobra, otwieramy. Bardzo dobry. To jest taki czekoladowy jakby grzesiek. No bardzo dobry. Dam mu może 7. Następną rzeczą będzie orężada. Taka. Mój włos. Okej, to nalewamy. Nie, to jest niedobre. Powiedzmy, że pachnie chemią. Tak, chemią. Dobra. Kolejną rzeczą będzie cukierek irys. Dobra, będzie irys. Au. O. Ten irys smakuje troszeczkę jak krówka. No to dam mu 7.
Kolejną rzeczą będzie to kamyczki. O, takie kolorowe. Oj, oj, oj. Kamyczek bardzo dobry. To są orzeszki obranym takim lukrem. No zwykłe orzechy oblane lukrem kolorowym. No i to jest dobre, dosyć dobre, więc dam temu 4. Kolejną rzeczą będą prażynki. Takie prażynki. A te akurat są solone. Jezu, jakie to jest dobre. To jest po prostu mega, mega pyszne. Po pierwsze, nie za dużo, nie za mało soli, ale taka odpowiednia, bardzo, bardzo dobra sól. Odpowiednia sól? Boże, co ja gadam. Po drugie, takie bardzo, bardzo chrupkie, takie fajne chrupkie. I po trzecie, lubię takie prażynki, bo jadłam prażynki, więc dlatego dam im 10. Dobrze. Te słodycze nie są takiego smaku słodyczy, do których jestem przyzwyczajona, typu Kinder Niespodzianki, Kinder Buena, Żelków, jakieś Haribo, ale też są bardzo dobre. Nie mają takich kolorowych opakowań jak na przykład Żelki Haribo, czy też, jak też pianki Haribo, czy jakieś tam inne słodycze. Ale bardzo dobre. Jeśli chcecie więcej takich testów, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie i nie zapomnijcie o dzwoneczku. Pa!